Co tu tyle policji? Jedno auto policyjne. Tutaj drugie. To krótki lot dronem, do 20 metrów wysokości. Nie ma takiej możliwości. Czy pana strefa jest zajęta? A teraz? To była bardzo dobra sztuczka. Telefon od razu poszedł, będzie nowy. Słuchaj, co ty masz na tym TikToku? Dwie osy, co to co? Tyle, aż ci dobiło tutaj? Jeszcze idę tak, bez żadnego plecaka. W jednej ręce mam aparat, a w drugiej mam drona. Gotowi? Tak, go! Dzisiaj mam takie wyzwanie, żeby przejechać prawie przez całą Polskę i wybrałem taką trasę, która jest bardzo widokowa i ładna. Bajeczny ten las i to jest taki punkt pierwszy, który chciałem wam pokazać, także myślę, że ten dzień i ten vlog będzie taki inny, a mianowicie takie ładne miejsca, które na trasie i to, co w czasie tego przejazdu mnie spotka. Ruszajmy! Jedno z ciekawszych miejsc, jeżeli chodzi o zdjęcie w okolicy, myślę, że warto było się zatrzymać. Byłem nad nią w wielu miejscach, ale to jest jednym z najpiękniejszych miejsc. Naprawdę się mega mi podobało. Jak będzie jeszcze okazja, to się zatrzymamy. Na razie muszę trochę nadrobić, zatankować, bo jest w plecy, jestem zarówno z poziomem paliwa, jak i jestem w plecy z poziomem przejechanego dystansu. Jest niesamowite. Naprawdę. Wieża jest po prawej stronie, taka duża. Słuchajcie, jaki jaja. Zrobiłem sobie przerwę, jestem w Piotrkowie i przyjechałem na Orlik. I kogo ja widzę? Kto tutaj się uczy jeździć na hulajnodze? No nie mogę. A zeszczuflałeś? Pokaż się. Ja pierniczę. No proszę cię. Wiedziałem, że się będziesz nabijać ze mnie. Nie, buzia jest, nie jest okrągła. Ty zawsze tak mówisz. Elegancko jest. 120 kilo. No a było 140. Tak, 140 było. No raczej. Nie bądź taki miły, dobra? Zobaczcie tutaj. Słuchajcie, załapałem się na pokaz dla dzieciaków. W takim razie robimy ten pokaz. Kto będzie filmował? Marcin? Mamy bardzo małą baterię, więc latamy dosłownie minutę. Bardzo delikatnie lecę, jak widzicie. No, daleko. I tutaj nad Orlikiem sobie przelecimy. Ale żeby pan nie uderzył, te fe, jak to się... No wiesz co, mamy doskonały widok. Zaraz zobaczysz, jak to się zapisało na goglach, bo to się też nagrywa. I teraz wam pokażę jeden punch i wylądujemy. Jesteście gotowi? Uwaga. Tak. To jest tak zwany punch, nie? Czyli takie kopnięcie mocniejsze. Tak. Ale że mam nienaładowane baterie, bo one są w stanie przechowywania, to muszę bardzo delikatnie lecieć, bo inaczej by po 30 sekundach. Teraz podlecimy do nas troszeczkę. Ale jaki wiatr. Tak. Zrobimy sobie jeszcze jakiegoś flipa. Tu jest otwarty teren. O, bo tam jeszcze przyjechały. Widzieliście flipa? Tak. No to spoczko. No i wracamy, bo już mam 13,6. Muszę lądować. Uwaga, lądujemy od razu. Gotowi? Tak. Go. A czy jest na Nie, wszystkie są w stanie przechowywania. Punch. I opadanie, dive. To jest tak zwany dive. Uwaga, trochę mało miejsca u was. Tam jest auto. Nad Orlikiem sobie zawrócimy i z drugiej strony zrobimy flipa jeszcze. On jest bardzo szybki, nie? Tak. Taki jest tutaj, spokojny, spokojny, spokojny. I uwaga, punch! Trzy, dwa, jeden... Start. Słuchaj, co ty masz na tym TikToku? Dwie osy, co to tyle, aż ci dobiło tutaj? Nie wiem. Ja dziękuję, 147 tysięcy. Ale wiesz, o co chodzi? Wczoraj wrzucony filmik i jest 150 tysięcy. TikTok wypiera w ogóle YouTube'a i tak dalej. Tak. Może nie pod twoim kątem. Marcin pokazuje nam sztuczkę teraz. To była bardzo dobra sztuczka. Telefon od razu poszedł, będzie nowy. Widziałeś to? No to było piękne. Potrafisz coś takiego? Drama na tym, na skateparku. Szybka pęknięta. Narożnik, o. Tak jest załatwiony telefon. Pięknie. Jak on latał ten dron?
No, spędziliśmy, no tak jakby ten czas, który spędziliśmy tutaj na dworze, chodziliśmy we wszędzie, to spędziliśmy ten czas i dużo wrażeń się zebraliśmy. Robi wrażenie. A na tobie też zrobił wrażenie, Artem? Tak. Tak? No to super, przybij ten, piąteczka. Dobrze, dziewczyny, trzymajcie się w takim razie. Jesteśmy przed Wyszkowem i tu stoi chyba z 6 wozów policyjnych na sygnale przy maku. Ciekawe, gdzie jadą. Może na granicę. Po 7 godzinach dojechałem do Brańska. Wygląda to bardzo ładnie i mamy godzinę do zachodu słońca. A postanowiłem zrobić sobie 15 minut przerwy i polecieć chwilę dronem, dlatego że tu jest po prostu ślicznie. Fajnie, nie znam w ogóle tych okolic, nie wiem z czego jest znany Brański. Jechałem przez takie miejscowości, które pierwsze słyszałem, ale pewnie tutaj jest produkcja mleczna. Tak myślę, nie? Nabiał głównie. Super sprawa, robią się hyperlapsy, zaraz będą gotowe. GoPro Hero 10, są oficjalne już wycieki. Wygląda to niesamowicie. Jeżeli chodzi o kształt i układ, będzie bardzo podobny, tylko to będzie niebieskie i tutaj dziesiątka też będzie niebieska zamiast szarej. Natomiast specyfikacja, to co słyszałem, to przede wszystkim 5-4K będzie dostępne w 60 klatkach na sekundę, a 4K w 120 klatkach. Jestem w Hajnówce. Jadę w tej chwili 9 godzin. I za tym lasem będzie Białowieża. Co tu tyle policji? Jedno auto policyjne. Tutaj drugie. Tu są jakieś miejsca wolne. No dobra, tutaj panowie policjanci do tego stopnia poczuli się pewnie, że nawet zablokowali całą drogę, nie da się tam wjechać. Wieści są takie, że policja chce nas stąd wywalić. Nie wiadomo, czy nas wywalą, czy nie, ale musi się o tym wyczytać. Straż Graniczna z policją debatują, czy my możemy tutaj zostać. Wszystkie takie mniejsze pensjonaty zostały już opróżnione i kazali im od razu wyjeżdżać. A tutaj ludzie przyjechali na motocyklach na to szkolenie. No i nie wszyscy nadają się też do powrotu. No to kończymy nasz wyjazd. Cudownie jest, cudownie. Słuchajcie, wracam już z Hajnówki czy z Białowieży chyba z 6 godzin. Przejechałem całą Warszawę i okolice, wszystko. Patrzyłem na mapę, tak żeby znaleźć jakieś ciekawe miejsca. Taki pan mnie zatrzymał. Powiedział, że tędy można faktycznie przejść i dostać się do kładki. Widziałem ją tylko na zdjęciach i widziałem ją z góry. Jestem bardzo ciekawy, jak wygląda z bliska. Zaraz na nią wejdziemy. Uczucie jest mega dziwne. Ja nigdy nie przechodziłam, ale można. Jasne. Jakbym miał wpaść do wody właśnie przed chwilą. Za chwilę. Ale czad, ona jest taka delikatna. To jest taka konstrukcja. Jeszcze idę tak, bez żadnego plecaka. W jednej ręce mam aparat, a w drugiej mam drona. Dobra, wracam. Ale jestem pod dużym wrażeniem, że tu jest takie miejsce i że w takim stanie jest ta kładka. To trochę przypomina mi jakąś Bośnię albo granicę Bośni i Czarnogóry. Tam kiedyś byłem na takim mosteczku właśnie. Stan tych desek tutaj wskazuje na to, że tu można normalnie wpaść do wody. Normalnie park linowy tu jest. Jedno z ciekawszych miejsc nad Pilicą nazywa się Stobnica. I ta kładka nazywa się Małpią Kładką. Znalazłem drugą wspaniałą miejscówkę. Jestem w miejscowości Chałupy. I to nie są chałupy nad morzem, tylko pod przedborzem. Jesteśmy na kolejnym moście. Drewniana, fantastyczna, ale solidna konstrukcja. 5 ton nośności. Wygląda to naprawdę kozacko stąd też.
No i słuchajcie, na miłe pożegnanie i zakończenie tej wyprawy Murawy Dobromierskie. Jedna z ciekawszych miejscówek, naprawdę przepiękna, jeżeli chodzi o kształt, jeżeli chodzi właśnie o teren i roślinność. Genialnie. Słońce jest coraz niżej, jedziemy powoli do domu, jeszcze mam jakieś 70 km. Na razie dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa!